Dzień dobry, moi mili, chociaż mocno wieje, postaram wam się nagrać samochód i żebyście mnie tutaj dobrze słyszeli. Dzisiaj dla państwa mam BMW X3 z 2005 roku z bardzo niskim przebiegiem 198 tysięcy. Auto manualnej skrzyni biegów, sześciobiegowe, w napędzie na wszystkie koła X-Drive. I warto jeszcze dodać, że jest to dwulitrowa benzynka 150-konna N46, która jest dobrze znana mechanikom, bo jeszcze występowała w BMW E46. I chyba też jeszcze w BMW serii 1. I silnik jest to jeszcze ten, nie jest bezpośredni, tylko pośredni i możecie założyć do niego instalację LPG. A że teraz czasy się zmieniły, to ludzie bardziej wolą po prostu kupować samochody w benzynie. Kiedyś wszyscy chcieli SUV-a w dieslu, a teraz każdy chce SUV-a w benzynie. Cóż o samochodzie. Bardzo duży plus tego wozu. Auto jest całe w oryginalnym lakierze. Wczoraj już je wieczorem zmierzyłem miernikiem lakieru. Nie zdążyłem nagrać, ale dzisiaj już jest ładniejsza pogoda, tylko ten wiatr i nagrywamy. Ale filmik będzie po prostu wrzucony razem z tymi, żebyście widzieli, że wszystko jest autem w porządku. Kolejny duży plus, auto było serwisowane i ma też przy okazji ważny przegląd HIV. A co dla wielu Niemców jest bardzo znaczące przy zakupie. Niemiec kupuje samochód na swój prywatny rynek, po prostu najczęściej szuka samochodów z ważnym takim przeglądem, no bo to też określa, że stan techniczny pojazdu jest bardzo dobry. On był robiony w grudniu i jest ważny do grudnia 2024, bo nie mają przeglądy co 2 lata. Co do stanu technicznego, też muszę przyznać, że jest naprawdę przyjemny. 4 opony uniwersalne, wielosezonowe Continentala, nie jakiś tam Hinol, z ładnym bieżnikiem, około 6-7 mm. Ładne tarcze, klocki. Ogólnie trzeba przyznać, że samochód jest zadbany. Nie wiem, czy teraz dobrze widzicie. Lakier też bardzo ładnie się świeci. Można się w nim przejrzeć. Nie jest taki, że tak powiem, wyszczotkowany, jak ja to mówię, bo dużo Niemców jeszcze z dawnych lat jeździ na te myjnie, że tak powiem, szczotkowe, bezdotykowe i to często rasuje lakier. I pod słońce to strasznie później widać. A tutaj nawet jak spojrzycie, może jak poświeci za chwilę, to będzie widać, że lakierek jest w bardzo ładnym stanie. No też może plus, że nigdy to nie było lakierowane i jakoś tam męczone. Trzeba jeszcze dodać, że te wszystkie dookoła plastiki też są fajnie utrzymane, nie są wypłowiałe, bo często w tych samochodach to po prostu z wiekiem powieje i wydaje mi się, że po prostu poprzedni właściciel ten samochód garażował. Cóż, jeszcze zostało nam wspomnieć o takim wyposażeniu zewnętrznym. Mamy nie za wiele, ale ta lusy 17, czujniki parkowania tył, no i czujnik zmierzchu, ale nie oszukujmy się, w tamtych latach, w tym roku w produkcji tego pojazdu wszyscy cisnęli na tego diesla i te diesle były bardziej wyposażone, benzynki były troszeczkę inaczej skonfigurowane, ale myślę, że wszystkie potrzebne rzeczy do szczęścia ma, a przede wszystkim dla wielu osób już nie liczy się tak bardzo wyposażenie, tylko stan techniczny przy starszym samochodzie, jak i przebieg. O, teraz widzicie, jak ładnie lakier się prezentuje, jak poświeciło słońce. No i jeszcze mogę wspomnieć wam o stylistyce tego pojazdu. Jak widać, stylistyka bardziej taka kwadratowa, chociaż ta sylwetka też dynamiczna, fajnie przechodzi ta linia szyb tak na tyle. Jak widzicie, jakby się robi delikatnie taki trapez, auto tak dynamicznie prezentuje się z tym spoilerem też na końcu. No i nie jest to też taki malutki SUV, jak spojrzycie na niego od boku. Jest to, można powiedzieć, taka klasa troszkę średnia. Bardziej taka kwadratowa, jak wspomniałem wcześniej, taki coś w stylu tych pierwszych ala Jeepów, czy tam japońskich marek, które zaczynały już wprowadzać na rynek częściej te samochody, ale bardziej jako uterenowione, a tu już taka troszeczkę jest bardziej fura i poza miasto, i do miasta. Bo nie ma to takich tam wijących napędów, blokady stałych mostów. Jak idzie gdzieś tam w teren, coś tam was wyciągnie w zimę i w jakiegoś tam poślizgu też na pewno pomoże. Cóż, chyba o wozie to tyle. Zawsze warto zwrócić uwagę, mi się te przedlifty bardziej podobają. Te lampy z czerwoną i białą tą kolorystyką według mnie są fajniejsze. No i też bardziej są takie pościnane. No ten samochód wygląda według mnie dużo bardziej dynamicznie. No to przejdziemy sobie zaraz do wnętrza, a na tyle by było. A, jeszcze dużo osób pyta o te bagażniki. No spójrzcie, bagażnik jest wysoki. Jak to w SUV-ie możecie ładować do oporu walizę na walizie. Jest troszeczkę, wiadomo, węższy, bo tu już wchodzą nadkola. Pod tym macie, mogę pokazać akumulator.
a koło dojazdowe jest pod autem. To też jest fajny plus, że nie jest to zestaw naprawczy, tylko koło dojazdowe, więc w razie potrzeby możecie, że tak powiem, sobie jakoś ten samochód zmienić i ruszyć w drogę, bo nie zawsze zestaw naprawczy naprawi. Zaczynam standardowo od książki serwisowej. Tutaj jak widać wszystkie wpisy zrobione w BMW. Tu też jest BMW, nie widać za dobrze, nie odbiło się. Proszę, tu jeszcze kolejne dwa. No i ten TIF, o którym wspominałem, ważny do grudnia 2024, zrobiony przy 195. I tu macie na liczniku 198. Niewiele przejechano od tego momentu. Najprawdopodobniej już w domu był drugi pojazd. Cóż, schowajmy książkę i opowiadajmy dalej o wnętrzu. Proszę, zacznę od lewej strony. Fotel ładny, cały. Tutaj macie też również nic nie przedarte. BMW są takie przestawienia fotela. Troszeczkę jest tutaj jak w aucie koreańskim. To podnosicie i nie ma żadnego kręcenia, tylko w 2 sekundy możecie sobie ten fotel położyć. Tutaj podłokietnik ładny, boczek również. Przyciski też nie są zjechane w całości. Rameczka srebrna. Dalej przechodzimy sobie tutaj do świateł, tak jak wspominałem. Światełka z automatem, tu macie włącznik, dajcie na auto i same się włączą, gdy się ściemni. No przeciwwielne, żadnych cudów tutaj nie ma. Licznik wam przed chwilą pokazałem, błędów brak. Tutaj komputer pokładowy w manetce, spalanie, zasięg i takie rzeczy wielkich, jak to się mówi. Tutaj nie oczekujcie wodotrysków. BMW raczej miała to takie w klasycznym stylu te liczniki. Przechodzimy sobie na środeczek. Tutaj nie każdy wie, możecie sobie ustalić, jakie temperatura ma lecieć z tych nawiewów środkowych, że na przykład ogólnie w aucie ma być ciepło, ileś stopni, a gdy wieczorem gdzieś możecie zasnąć, ustalacie sobie tutaj na zimne i to, że tak powiem, powietrze was orzeźwia. Tutaj czasami potrafi być, że tak powiem, nawigacja, ale ja już na to nie zwracam uwagi, bo są tak to stare samochody i na aktualizacje i tak nie są do nich stosowane. A większość osób i tak już jeździ na jakimś Janosiku czy na Google, bo tam mają wszystko od ręki. To już tylko jest taki tak zwany bajer, żeby chwycić nieświadomego klienta. Jak widzicie, deska ładna, z fajnego, miękkiego materiału. Dość wąska, żeby było tutaj dużo miejsca na nogi dla pasażera. No i przy okazji auto na rynek amerykański. No to i macie miejsce na kubeczek. Pięknie nam tu wyjeżdża. Chowamy to. Przechodzimy sobie dalej. Radio Business CD. Różne te radia były, potrafiły się różnić tutaj, że nie miały tego wyświetlacza. Nic nas szczególnego. Klima automat sprawna, dwustrefowa, bardzo ładnie chłodzi. Podgrzewane fotele też plus, pomoc z jazdy ze stoku i tutaj jakieś wyłączanie tego DSC i kontrola ciśnienia w oponach. Czy coś jeszcze tutaj? O, duży plus, nie bywał cieplony, widzicie, nawet nie ma tutaj zapalniczki i jest zaznaczone, że nie można tutaj rzucać papierosów. Gałka od zmiany biegów, tu ręczny, tu kolejne miejsce na kubek. Tutaj macie podłokietnik poziomowy, tak macie duży schowek. To zamkniemy, a tak macie taki schowek podręczny. Cóż, jeszcze warto nagrać, tutaj macie ISOFIX-a, bo nie wszystkie te BM-ki to miały. Fotel pasażera ładny, niezniszczony, fajna pozycja w kierownicy tych BM-ka, spójrzcie, się ładnie siedzi, tutaj łokieć idealnie idzie w stronę tego. No i co, kierownica wygląda tak, jakichś wielkich cudów tu nie ma. Lustereczko i tyle, jeszcze mogę wam sufity pokazać czyste. Cóż, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to napiszcie jakiś komentarz tutaj, albo ewentualnie maila. Albo też możecie zadać je przez media społecznościowe, czyli mój Instagram Mawka Rauta i to samo jest na Facebooku. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam ciekawego mam na Automoto, to wbijajcie na mawkarautomoto.pl.
No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu. Jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywożę go na lawecie lub też jak ktoś sobie życzy, mogę go zarejestrować. A jeżeli samochód z danego filmu się sprzedał, mogę wam poszukać konkretnego na zamówienie podobnego lub też innego, jeżeli moje filmy wam się podobają i oferta, którą tutaj mam. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.